ciuciu babki na wrocławskich ulicach. W mieście kierowcy i piesi poruszają się po omacku. Na pasach za każdym razem praktycznie trzeba zwalniać i rozglądać się. Tak samo z przystankami autobusowymi i też nie zawsze widać, czy ludzie gdzieś tam są na tych przystankach, czy ich nie ma. Nie wydaje mi się, żeby było na przejściach dla pieszych niebezpiecznie, pod warunkiem zachowania przez wszystkich uczestników ruchu zdrowego rozsądku. Twierdzi Katarzyna Kasprzak z Miejskiego Wydziału Infrastruktury. O tym, dlaczego we Wrocławiu lampy nie mają zamontowanych czujników zmierzchowych, mówi Ewa Mazur ze Zdiumu, zarządzającego drogami w mieście. Czujniki zmierzchowe nie zdają egzaminu. To oświetlenie mogłoby po tym, kiedy chmury by już zniknęły z nieba, w dalszym ciągu działać. Także nie wiem, czy my wszyscy bylibyśmy gotowi na ponoszenie takich dodatkowych kosztów, kiedy to w pełnym słońcu i za dnia to oświetlenie drogowe w dalszym ciągu by działało. Latarnie we Wrocławiu są ustawione według zegara astronomicznego. Zapalają się po zachodzie słońca, czyli jesienią, każdego dnia coraz wcześniej. Jednak Śródmieście jeszcze chwilę po zmroku jest nieoświetlone, skarżą się mieszkańcy ulicy Wyszyńskiego. Na pewno za późno, powinno być przynajmniej o 16. Marnie się chodzi. Warunkiem bezpieczeństwa przede wszystkim, i to chyba wszystkich, jest oświetlenie. Ewa Mazur tłumaczy. Nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jednocześnie w całym mieście zapala się oświetlenie. Ono się zapala sukcesywnie, natomiast jeżeli gdzieś występuje problem i to oświetlenie rzeczywiście mieszkańcy twierdzą zapala się zbyt późno, możemy to sprawdzić. Czy kosztem bezpieczeństwa mieszkańców miasto oszczędza na energii? Bądźmy poważni. Jakiego rzędu byłyby to oszczędności, gdybyśmy zapalali latarnię 15 minut później? Miasto na bezpieczeństwie nie oszczędza. Przy głównych trasach w mieście wciąż pojawiają się problemy z oświetleniem. Wzdłuż Legnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Na Ostatnim Groszu ciemno jest po jednej stronie ulicy. Myślę, że przy dużej prędkości, jakby ktoś wjeżdżał, no to przechodzi mógłby nie zauważyć. No, tak samo przechodnia można by było nie zauważyć. No to jeżeli nie było wypadku, nikt nie zginął, to jest w miarę bezpiecznie. Ale jak się wraca po około godziny na przykład 22, to czasem już jest niebezpiecznie, zwłaszcza gdy idzie dwóch panów z naprzeciwka albo gdzieś wymija z boku kobietę. Ewa Mazur wyjaśnia. Jest to związane z budową centrum handlowego. Jest to oświetlenie, które również było przebudowywane. Proszę nie zrzucać odpowiedzialności na miasto za prywatnych inwestorów. My tych prac w jego imieniu nie wykonamy. Z powodu remontu ciemno jest także przy wylocie z Wrocławia na skrzyżowaniu Wyścigowej i Turniejowej. Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji tłumaczy. Wykryliśmy taką usterkę na połączeniu, po prostu na kablu, na styku. Wykonawca musi to usunąć. Jaka pogoda jest, to widać. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie na tyle dobra pogoda, że bez szkód uda się to usunąć. Kolejny ciemny punkt na mapie to skrzyżowanie Grabiszyńskiej z Halera i Klecińską na obwodnicy śródmiejskiej. Lampy są, ale niewystarczająco jasne, mówią kierowcy. Tak się zdarzyło, że pobłądziłem. Tak skręciłem nie w tą ulicę, którą trzeba, no i musiałem trochę cofnąć. Źle rozmieszczone są chyba te lampy. Tak mi się wydaje, że nie widać pieszych. Katarzyna Kasprzak z Urzędu Miasta winy szuka gdzie indziej. Nie mamy wpływu rzeczywiście na pogodę. Mieć nie możemy. Bardzo byśmy chcieli zapalić słońce nad Wrocławiem.